moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan Piotr Przybylski, dyrektor programu Polskich Studiów na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Houston. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. No właśnie, panie Piotrze, trwają obecnie zapisy do tego polskiego programu studiów na zajęcia online na semestr jesienny. Czy mógłby pan powiedzieć naszym widzom coś więcej na temat oferty w ramach tego polskiego programu? Oczywiście, więc stworzyliśmy program polskich studiów 3 semestry temu, w tamtym roku i właśnie oferujemy zajęcia głównie w języku angielskim, z języka polskiego, z polskiej historii, z polskiej kultury, literatury. Więc to są właściwie takie przedmioty, które są bliskie każdemu Polonusowi, imigrantowi z Polski, jak również Polakom, żeby przypomnieć sobie o swojej polskiej kulturze, literaturze, naszej świadomości polskiej i polonijnej, przede wszystkim poza granicami kraju. A czy trzeba spełnić jakieś wymagania, żeby się zapisać na te studia? No właściwie wymagania jedyne to są wymagania wieku. Trzeba mieć przynajmniej 16 lat. Mhm. A kiedy ruszają, do kiedy trwają zapisy? W jaki sposób można się zapisać na te studia? Więc ponieważ semestr zaczyna się 22 sierpnia na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Houston, więc no, trzeba by było pod koniec właściwie następnego tygodnia już kończą się zapisy. Chodzi o to, że każdy, nawet kto nie jest oczywiście studentem Uniwersytetu Świętego Tomasza, może się zapisać online przez internet na te zajęcia. One są w miarę niedrogie, kosztują $300 na semestr i to jest mniej więcej 45 godzin kalendarzowych. Przeważnie to są zajęcia 2 razy w tygodniu. No i w takich przystępnych godzinach, mniej więcej w trakcie lunchu, można powiedzieć 11, 12, może 1, 2 po południu. Wtedy, kiedy ludzie mogliby mieć czas, żeby te zajęcia wziąć. Są też zniżki dla osób powyżej 60 roku życia, więc wtedy to kosztuje tylko $150. Oczywiście, jeżeli mogą nas wesprzeć i nasz program i również zapłacić te $300, to jest oczywiście mile widziane. Chodzi o to, że to jest właściwie jedyny w swoim rodzaju, jeżeli dobrze się orientuję, program, możliwość dla każdego poznać polską historię, kulturę, literaturę przez internet i również język polski. Są różne oferty nauki języka polskiego w Stanach i to jest no, bardzo dobra rzecz, ale chodzi o to, że tutaj jakby rozszerzamy swój program. I mam odzew od wielu przedstawicieli Polonii, którzy no, chcieliby coś więcej poznać, powiedzmy, ich przodkowie przyjechali 100-150 lat temu do Stanów i chcieliby na nowo przypomnieć sobie historię Polski, przypomnieć sobie kulturę polską. No i taką możliwość właśnie dajemy. Czyli warto już teraz usiąść przed komputerem, warto już teraz zajrzeć na stronę internetową. No właśnie, może podajmy jakąś stronę internetową albo adres mailowy, gdzie można będzie poznać szczegóły. No i ja chciałam też zapytać o to, czy jest jakiś limit miejsc, czy warto się pospieszyć, no bo na przykład za chwilkę się skończy i możemy nie mieć szansy, żeby studiować. No więc jest limit miejsc, jeżeli chodzi o język polski. Już mamy powiedzmy 7-8 osób do 10 osób. No ten limit jest powiedzmy do 15 osób, więc jak ktoś chciałby nauczyć się języka polskiego od podstaw, to zapraszam jak najszybciej. Jeżeli chodzi o inne zajęcia, no to właściwie w tym semestrze nie będzie limitu. Jest jak na razie kilka osób chętnych na każde, więc no czekamy. Ale jest limit czasowy, więc do końca, najlepiej do końca tego tygodnia, gdyby mi dać znać. Więc jeżeli chodzi o kontakt, to podam mój adres mailowy uczelniany. To jest przybyp@sthom.edu. Również adres strony internetowej też podam, to jest no, na wydział
nasz, to również podam po spotkaniu. Ten adres mailowy również będzie dostępny tutaj na pasku podczas naszej rozmowy, także jeśli ktoś nie zdążył sobie zapisać, to na pewno zauważy i mu się uda, także ten kontakt będzie. To już jest kolejny semestr, prawda? Tak jak pan powiedział, jakie jest zainteresowanie? Są chętni do udziału w tym projekcie? Są chętni. Z reguły widzę taki trend, to już jest trzeci semestr. Co semestr podwajamy liczbę studentów, więc myślę, że jak najbardziej. Ale oczywiście zaczynamy, więc w tamtym semestrze było około 10 studentów, teraz spodziewamy się około 20. Jednak jeżeli to będzie odpowiednio dobrze zareklamowane również za pomocą waszej telewizji i radia, no to możemy się spodziewać więcej. I serdecznie zapraszamy. A co mówią takie osoby, które brały udział w tych studiach? Podobało im się? Podobało im się, są zadowoleni. Chodzi też o to, że to nie tylko są studia przez internet, ale również oferujemy wyjazd do Polski śladami Jana Pawła II. To jest część i studiów polskich i przede wszystkim studiów o Janie Pawle II. Taki wyjazd odbywa się co roku. Podczas ostatnich 2 lat nie było tych wyjazdów organizowanych z powodu pandemii, ale w czerwcu byliśmy w Polsce, byłem jednym z instruktorów i było w sumie 20 osób, 15 studentów, można powiedzieć. I oczywiście no, zwiedzamy przede wszystkim Kraków, ale też Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Częstochowę, Oświęcim i Śląsk, więc no, bardzo dużo miejsc związanych z obecnością świętego Jana Pawła II. Więc studenci jak raz odwiedzą Polskę razem z nami, no to chcieliby wrócić. No. Więc chodzi o to, że wyjazd jest taką wisienką na torcie, można powiedzieć, ale oprócz tego zajęcia ogólnie są zadowoleni z zajęć, ponieważ udało nam się sprowadzić dobrych profesorów, często z 30-letnim stażem, którzy głównie, no właśnie, wykładają w Stanach Zjednoczonych, na różnych uniwersytetach, mieli ten staż przeprowadzony, są autorami wielu publikacji i książek na swój temat, na przykład historii Polski czy kultury polskiej, więc posiadamy szeroką i bardzo doświadczoną kadrę naukową. Czyli rozumiem, że są też studia o Janie Pawle II i czy na nie też są obecnie prowadzone zapisy? Oczywiście, jak najbardziej. Tak samo w tym samym czasie, pod koniec następnego tygodnia kończą się te zapisy i to ten program jest jeszcze bardziej rozbudowany, ponieważ to już będzie prawdopodobnie 5. semestr tych zajęć. Są zajęcia filozoficzne, zajęcia o encyklikach, które stworzył, napisał Karol Wojtyła jako już papież Jan Paweł II, o filozofii, o jego również dziełach artystycznych. Brzmi bardzo ciekawie, zarówno ten program polskich studiów online, no tak naprawdę w którym może wziąć udział każdy, no bo przez internet można połączyć się z każdego miejsca na ziemi, jak również i bo tutaj rozumiem, że to już jest stacjonarny program, te studia o Janie Pawle II, także zachęcamy do wzięcia udziału zarówno w jednych, jak i w drugich, jeśli ktoś ma odrobinę wolnego czasu. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. Chciałem jeszcze dodać, że założycielem całego tego programu i Instytutu Jana Pawła jest profesor John Hittinger, który jest moim bezpośrednim szefem i on jest wybitnym znawcą Jana Pawła II i bardzo dobrze znanym filozofem w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Zdecydowanie ważna informacja. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę.